Środowisko ponad wszystko. To ja, wasza planeta Ziemia. Z każdym dniem jestem coraz bardziej zabrudzona, zadymiona, zaśmiecona. Każde dziecko może dbać o środowisko. Pokażmy innym, jak to się robi. Wystarczy kilka kroków. Krok pierwszy. Segregujemy odpady, bo odpady to nie śmieci. To surowce, które można ponownie wykorzystać. Segregowanie odpadów jest bardzo proste. Do pojemnika lub worka w kolorze żółtym wrzucamy plastikowe butelki, plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, plastikowe torby, opakowania po sokach i mleku, kapsle, zakrętki, metale kolorowe. Tu nie wrzucamy plastikowych butelek po olejach, na przykład spożywczych, chłodniczych, silnikowych. Plastikowych opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych. Plastikowych części samochodowych. Plastikowych zabawek. Plastikowych jednorazowych naczyń. Styropianu, aluminiowych i stalowych opakowań po aerozolach. Do pojemnika lub worka w kolorze niebieskim wrzucamy papier, czasopisma, tekturę, ulotki, książki i stare zeszyty. Tu nie wrzucamy zabrudzonego i tłustego papieru, na przykład po masłach i margarynach, kartonów po mleku i napojach, papieru z folią, papieru termicznego, papieru przebitkowego, na przykład rachunków, faktur i kalki, worków po cemencie, wapnie i gipsie, tapet. Do pojemnika lub worka w kolorze zielonym wrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklane opakowania po kosmetykach. Tu nie wrzucamy szkła stołowego, szkła żaroodpornego, ceramiki, porcelany, luster, doniczek, szkła okiennego i zbrojonego, żarówek, neonów, reflektorów, szkła okularowego, szyb samochodowych, ekranów i lamp telewizyjnych. Do pojemnika lub worka w kolorze brązowym wrzucamy gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie lub herbacie, skorupki jaj. Tu nie wrzucamy obornika, odchodów zwierzęcych, pozostałości z ryb, odpadów zwierzęcych, na przykład mięsa, kości, piór i włosów, ziemi, piasku, żwiru i kamieni, gruzu i popiołu, drewna. Do pojemnika lub worka w kolorze czarnym wrzucamy inne odpady kuchenne, zużyte artykuły higieniczne, zużyte ręczniki papierowe i serwetki, popiół, zatłuszczony papier. Pozostałe odpady komunalne przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK przy ulicy Celnej 21 w Myśliborzu. Krok drugi. Oszczędzamy wodę, gdy na przykład myjemy zęby. Krok trzeci. Oszczędzamy energię elektryczną. Krok czwarty. Używamy ekologicznych toreb na zakupy. Rezygnujemy z toreb plastikowych. Krok piąty. Częściej wybieramy rower niż samochód. Świeże powietrze i ruch to zdrowie. Krok szósty. Zdrowo się odżywiamy. Jedzmy mniej mięsa, a więcej warzyw i owoców. Krok siódmy. Nie śmiecimy w parku i w lesie. Zwierzęta też chcą żyć w czystości. Krok ósmy. Nie spalamy w piecu śmieci. Smog jest zagrożeniem dla naszego zdrowia. Kupujemy tylko potrzebne produkty. Unikamy produktów wielokrotnie opakowanych. Kupujemy produkty wyprodukowane z surowców wtórnych. Działajmy lokalnie, aby osiągnąć efekt globalny. Angażujmy się w różne akcje ekologiczne. Bycie eko jest teraz modne. Pamiętaj, segregacja nie jest trudna, kolorowa i nienudna. Kto przyrodę szanuje, ten odpady segreguje.